Powiedzmy, że znamy dwa punkty, które leżą na prostej. Czyli tak jak tutaj mamy punkt x równe 4, y równe 9 i znamy jeszcze drugi punkt tutaj x równe 6, y równe 1. I naszym zadaniem jest napisać równanie tej prostej w postaci kanonicznej i w postaci kierunkowej. Więc zacznijmy od postaci kanonicznej. Postać kanoniczna. Teraz do postaci kanonicznej potrzebujemy jednego punktu, który przechodzi, przez który przechodzi nasza prosta, czyli no tutaj mamy dwa, możemy sobie wybrać który z nich, oraz współczynnika kierunkowego, czyli nachylenia. Wobec tego zastanówmy się teraz, czy mając dwa punkty potrafimy policzyć współczynnik kierunkowy. No i odpowiedź jest oczywiście tak. Współczynnik kierunkowy m, powiedzmy, to jest współczynnik kierunkowy, no, zwany też nachyleniem. To co to jest współczynnik kierunkowy? Ano, jak mamy dwa dowolne punkty na prostej, to jest taki iloraz delta y przez delta x, czyli różnica współrzędnych y-owych delta y przez różnicę współrzędnych x-owych. I to dla dwóch dowolnych punktów, które leżą na tej prostej. To nie zależy od tych punktów. Czyli my mamy tutaj dwa punkty. No i teraz musimy policzyć ten iloraz. Musimy umówić się, który punkt jest pierwszy, który drugi. To nie ma znaczenia. Powiedzmy, że pierwszy jest niebieski. Czyli to będzie 9 minus 1. Czyli to jest różnica współrzędnych y, 9 minus 1, podzielona przez różnicę współrzędnych x, czyli 4 minus 6. No i wobec tego to jest 8 przez minus 2, czyli minus 4. Czyli współczynnik kierunkowy tej prostej już znamy, to jest minus 4. I teraz postać kanoniczna powstaje z napisania tego samego równania, z napisania definicji współczynnika kierunkowego dla jednego punktu znanego i dla drugiego punktu dowolnego. To znaczy, jeżeli ja zamiast jeden z tych punktów zastąpię dowolnym punktem na prostej o współrzędnych yx i napiszę, co to jest współczynnik kierunkowy, to otrzymam równanie prostej w postaci kanonicznej. Zobaczmy, czyli m, czyli znamy już to jest minus 4, równa się delta y, czyli y minus, no powiedzmy, że pierwszy, że wybiorę punkt, tak jak tutaj jest na tym rysunku, powiedzmy, że żółty punkt mnie interesuje, tak? Czyli że punkt na prostej będzie punktem żółtym, czyli y minus 1 podzielone przez x minus 6. Na żółto 6 narysujemy o. To jest prawie równanie prostej w postaci kanonicznej. No takie typowe równanie to jeszcze jest pomnożone przez x minus 6, czyli mnożymy to równanie przez x minus 6 obie strony i otrzymujemy, może zamienię też strony, po jednej stronie mam y minus 1, a po drugiej minus 4 razy x minus 6. I to jest równanie prostej w postaci kanonicznej, to jest współczynnik kierunkowy, a punkt o współrzędnych 6, 1, no to jest punkt, wybrany punkt na tej prostej. To jest postać kanoniczna. No i teraz postać kierunkowa to jest y równe mx plus n, gdzie m to jest ten współczynnik kierunkowy już znany. No i żeby przejść z tej postaci kanonicznej do postaci kierunkowej, no to jest bardzo prosto, musimy pomnożyć tutaj ten nawias przez minus 4, przenieść ten fragment tutaj na drugą stronę, tak żeby po lewej stronie zostało tylko y. Więc zróbmy to. Y minus 1 równa się, no mnożę to, czyli minus 4 razy x to jest minus 4x i minus 4 razy minus 6 to jest plus 24. I do obu stron teraz dodaję jedynkę. Wtedy po lewej stronie zostaje mi y, a po prawej minus 4x plus 24 plus 1, czyli 25. I to jest równanie prostej w postaci kierunkowej. Postać kierunkowa.
No i może na zakończenie jeszcze warto dodać, że postać kierunkowa jest też specyficzną postacią kanoniczną. Mianowicie, jeżeli przeniesiemy sobie, może w tej postaci ogólnej, y równa się mx plus n. Jeżeli przeniesiemy sobie n na drugą stronę, czyli od obu stron odejmiemy n, to zostaniemy z następującą postacią y minus n równa się mx, czy też w naszej sytuacji tutaj y minus 25 równa się minus 4x. No i widać, że to też jest postać kanoniczna, ale ten punkt, przez który prosta przechodzi, jest specyficzny, mianowicie ma współrzędną 0x i współrzędną yn, czyli to jest punkt przecięcia z osią y. I tak jak tutaj, ten punkt, przez który przechodzi, to jest 0,25. Czyli postać kierunkowa jest szczególną postacią, formą postaci kanonicznej, gdzie ten punkt, przez który przechodzi nasza prosta, jest punktem przecięcia z osią o y.